Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałabym Państwa troszkę skłonić do zastanowienia się i może do zapoznania, może do ugruntowania swojej wiedzy na temat żywienia psów dietą barw. Teraz jesteśmy bardzo zaangażowani w utrzymywanie naszych domowych pupili. Mówi się o humanizacji zwierząt, mówi się o tak zwanym pet parenting, że już jesteśmy rodzicami naszych zwierzaków i wszyscy też wiemy, że jak kogoś kochamy, to bardzo często przez żołądek do serca, w związku z tym to żywienie jest takim tematem bardzo popularnie podejmowanym i bardzo wiele osób nawet więcej się zastanawia nad żywieniem swojego pupila niż nad tym, co sam konsumuje. Więc wydaje mi się, że ten temat diety barw może Państwa zaciekawić, tym bardziej, że jest to temat wciąż dość kontrowersyjny. Kontrowersyjny dlatego być może, że wiedza nasza wciąż w tym obszarze dietetyki psów się rozwija, wciąż to podejście do diety barw się zmienia i też mamy, no jak to zwykle bywa, różne opcje, tak? Są osoby za dietą barw, są wręcz osoby, które nie widzą w ogóle innej możliwości niż karmienie dietą barw, są osoby, które są zupełnie przeciwko, no i mamy oczywiście jeszcze takie pośrednie obozy, więc tutaj bardzo, bardzo wiele się dzieje i myślę, że przede wszystkim warto cały czas poszerzać swoją wiedzę, żebyście Państwo mieli swoje własne zdanie i wtedy bardzo świadomie mogli się wypowiedzieć, czy jesteście za, czy przeciw tej diecie, albo czy w ogóle może nie warto być za, czy przeciw, tylko po prostu mieć tą wiedzę i w razie potrzeby z niej skorzystać. Powiedzmy sobie przede wszystkim, co to oznacza ten skrótowiec, bo jest to skrótowiec od nazwy anglojęzycznej i najbardziej powszechnie używaną nazwą tej diety to jest biologically appropriate raw food, czyli biologicznie odpowiednia surowa dieta czy surowe pożywienie. Innym skrótowcem, znaczy inną nazwą do tego skrótowca, która jest używana, to jest bones and raw food, czyli kości i surowe pożywienie. I tutaj podałam Państwu na slajdzie osobę pana lekarza weterynarii Jana Billinghursta, który jest Australijczykiem i który zainicjował w ogóle ideę diety barw w roku 1993, więc widzicie Państwo, że mnóstwo czasu już upłynęło, a my nadal wcale nie jesteśmy pewni, czy wszystko już wiemy na ten temat. I dr Billinghurst stwierdził, że powinniśmy wrócić do natury, że psy to są mięsożercy, psy to są drapieżniki, w związku z tym ich dieta powinna odpowiadać diecie ich dzikich przodków. I dlatego powinniśmy wrócić właśnie do żywienia jedzeniem, które jest surowe, nieprzetworzone, które będzie najlepiej odpowiadało również fizjologicznym funkcjom przewodu pokarmowego psów, no i też da im najwięcej przyjemności i też najwięcej wartości odżywczych. Pierwsza książka, którą pan dr Billinghurst przygotował, miała tytuł Give Your Dog a Bone, czyli daj swojemu psu kość. I tak naprawdę te kości przewijały się przez długi czas. Tutaj bardzo wiele osób kojarzy dietę barw z kośćmi, co też nie jest do końca w tej chwili prawdą. W takim razie powiedzmy sobie, na czym opiera się założenie diety barw. Tutaj trzeba powiedzieć przede wszystkim, że dieta barw nie jest dietą ustaloną. To, co jest przez niektóre osoby karmiące barwem podkreślane i co jest wartością tej diety, to jest właśnie fakt, że można ją ustalić do indywidualnych potrzeb danego osobnika. Teraz też marketingowo lubimy ten trend personalizacji. Każdy lubi mieć coś, co jest specjalnie dla niego stworzone. W związku z tym taka dieta spersonalizowana również ma bardzo dużą wartość dla niektórych opiekunów zwierząt. Skoro wracamy do idei takiego naturalnego żywienia, no to oczywiście zgodnie z nazwą diety podajemy żywność surową. Natomiast niezmiernie ważne są proporcje, w jakich podajemy składniki oraz sposób przygotowania tej diety.
Ponieważ mówimy o tym, że dieta jest dopasowana do indywidualnych potrzeb, no to przede wszystkim musimy ją skalkulować na potrzeby danego osobnika. I tutaj bardzo Państwu polecam tak zwane kalkulatory barfu, które możecie Państwo również znaleźć w internecie. I my się dzisiaj skupiamy na barfie dla psów, którego ułożenie jest nieco łatwiejsze niż dla kotów. Głównie jeżeli mówimy o danych, które musicie Państwo znać, dlatego żeby dobrze skomponować dietę barf, to będzie wiek psa, masa ciała oraz aktywność psa. Tutaj oczywiście będą różne potrzeby w zależności od fazy wzrostu, od wielkości, czyli od tego, jak zwierzę rośnie, jaką docelowo ma osiągnąć masę, czy jest to zwierzę właśnie młode, rosnące, czy już dorosłe, czy zwierzę starsze, a aktywność będzie wpływała również na zapotrzebowanie na składniki pokarmowe oraz energię. I założenia diety barf przyjmują, że dieta powinna się składać z odpowiednich proporcji składników. I tutaj macie Państwo przedstawione, powiedzmy, najbardziej popularne ujęcie tych proporcji, natomiast możecie się spotkać w różnych opracowaniach z pewnymi przesunięciami w obrębie tych proporcji. Tak jak powiedziałam, nasza wiedza się cały czas rozwija, są też różne, powiedzmy, szkoły barfowania, natomiast trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, co też mówi nazwa tej diety, czyli zwierzę mięsożerne, musimy zwrócić uwagę na to, żeby głównym składnikiem tej diety było mięso. Mięso oczywiście surowe, to jest około 60% całej proporcji diety wchodzi mięso. Mięso można podawać właściwie od wszystkich gatunków zwierząt rzeźnych i nie tylko. Tutaj trzeba tylko zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy dane zwierzę na przykład nie ma alergii na dany gatunek mięsa, więc wtedy oczywiście tego mięsa nie podajemy. I oczywiście na dostępność tego mięsa. Założeniem diety jest to, że nie powinno być to tylko i wyłącznie mięso chude, bo bardzo wiele osób myli też barf z podawaniem po prostu kawałka mięsa swojemu psu i już nazywa to barfowaniem. Pamiętajcie Państwo, że barf jest kompozycją składników, która ma spełniać wymagania, potrzeby żywieniowe waszego psa i to w sposób zbilansowany. W związku z tym wymaga też sporej pracy, sporej wiedzy od opiekuna, który przygotowuje tą dietę i okresowe czy po prostu podawanie kawałka mięsa nie można nazwać na pewno barfowaniem. Jeśli chodzi o mięso, to tak jak powiedziałam, nie musi to być tylko i wyłącznie mięso chude, a wręcz jest to niewskazane, żeby było to tylko i wyłącznie mięso chude, ponieważ jak Państwo sami sobie przypomnicie swoje doświadczenie z elementami rzeźnymi, to mamy też takie fragmenty, które obfitują w tkankę łączną, które zawierają tłuszcz międzymięśniowy, czyli są marmurkowate i to daje też wartości odżywcze i to daje też smakowitość, bo pamiętajmy, że tłuszcz również jest niezbędny w diecie psów, nawet w większej ilości niż w diecie człowieka i też jest nośnikiem na przykład witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Mięso oczywiście będzie źródłem przede wszystkim aminokwasów egzogennych, wszystkich właściwie aminokwasów, które są potrzebne i jest to oczywiście źródło aminokwasów pochodzenia zwierzęcego, czyli dla mięsożercy o bardzo dużej wartości. Mięso oczywiście daje też różnorakie mikro i makroelementy. Tutaj wspomniane są kości i znowu pewne mity związane z tymi kośćmi. Jak wspomniałam, dr Billinghurst naciskał na te kości. W tej chwili już troszkę zmieniliśmy podejście do kości, ponieważ można wyeliminować je z diety barf albo na przykład stosować mączkę kostną. Też mit związany z kośćmi i barfem to jest to, że podajemy te kości w różnej postaci, czyli kość gotowana czy kość zgrillowana to też jest kość do barfowania. Nie, pamiętajmy o tym, że jest to dieta surowa i też nie może to być taka zupełnie goła kość, bo też zdarza się niektórym opiekunom właśnie podawać taką zupełnie golutką kość i też uznają to, że to jest właśnie pewna wartość dla psa. Zgodnie z założeniami barfu to są tak zwane mięsne kości, czyli kości, na których znajdują się pewne elementy tkanki mięśniowej. Tą kość dopasowujemy do wielkości zwierzęcia. Chodzi o to, żeby ona mogła być zgryziona. Tak? Można oczywiście te kości
zmielić. Można podać dużemu psu większy element, natomiast czego unikamy? Unikamy podawania kości nośnych, ponieważ one mogą spowodować urazy u psów. Unikamy oczywiście podawania właśnie kości poddanych jakiejkolwiek obróbce. I jeżeli pies nie miał umiejętności zjadania kości, trzeba po prostu bądź je odpowiednio przygotować, albo nawet można ich nie używać. Też trzeba obserwować, jak zwierzę reaguje na kości, ponieważ może się zdarzyć, że zbyt duża ilość kości w diecie spowoduje na przykład zaczopowanie przewodu pokarmowego. Kości to oczywiście źródło wapnia, ponieważ bardzo ważne tutaj jest zbilansowanie wapnia i fosforu w diecie psa. Jeżeli nie podajemy kości, to będziemy podawać wapń w formie suplementu. Podroby również są zaliczane do elementów istotnych w diecie barw, natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że podroby stanowią około 10% całej kompozycji diety. I pamiętajmy o tym, że podroby mają właściwości rozwalniające, więc zbyt duża ilość ich w diecie może spowodować sensacje żołądkowe. Niektórzy też zwiększają udział podrobów w diecie po to, żeby zmniejszyć koszta. Nie jest to oczywiście korzystne dla zwierzęcia. Podroby są też cennym elementem, współproduktem rzeźnym. Zawierają duże ilości aminokwasów, są źródłem białka. Mają oczywiście różną konsystencję, różną wartość i też trzeba na to zwrócić uwagę. Serce, mimo tego, że jest mięśniem, również jest zaliczane do podrobów i też tutaj jak najbardziej serca można podawać różnych gatunków zwierząt. Wątroba jest też bardzo cennym elementem, z pewnymi ograniczeniami oczywiście. I kolejne, opcjonalne z kolei, możliwość uzupełnienia diety barw, to są owoce i warzywa. Dawniej one były umieszczane jako stały element w proporcji diety barw. W tej chwili mówi się o tym, że pies może, ale nie musi je otrzymywać. U kotów w ogóle ich nie uwzględniamy. Natomiast założenie było takie, że jak pies polował, czy wilk, tak, czy praprzodek psa, to zjadał całe zwierzę, łącznie z zawartością przewodu pokarmowego. I w tym przewodzie pokarmowym przeżuwaczy czy roślinożerców znajdował się oczywiście pokarm roślinny. I stąd właśnie ten dodatek warzyw i owoców. Wszyscy wiemy o korzyściach związanych z obecnością włókna pokarmowego, witamin w owocach. Natomiast pamiętajmy o tym, że psy nie trawią tak dobrze węglowodanów jak ludzie. W związku z tym ten dodatek warzyw i owoców będzie oczywiście cenny, natomiast też trzeba dobrać odpowiednie warzywa i owoce i odpowiednio je przygotować. Tak jak mówiliśmy sobie, że mięso możemy rozdrabniać, kości, mięsne kości możemy na przykład mielić, to tutaj dobrze jest mieć do warzyw i owoców sokowirówkę albo blender, rozdrobnić i połączyć sok z pulpą i podać to zwierzakowi. Zaraz sobie jeszcze powiemy troszkę więcej na temat dobrych i niekorzystnych warzyw i owoców, bo to też nie jest takie proste. Tutaj jeszcze chciałam wrócić do tych pozostałych 10%, tak zwanych dodatków, czyli suplementów. I to jest też taki temat, może nie kontrowersyjny, ale dyskusyjny wśród barfiarzy, dlatego że wiele osób zapomina o tych suplementach. Skoro podajemy mięso, mięsne kości, podajemy podroby i podajemy warzywa, to wydaje się części osób, że po prostu zbilansowali już tą dawkę. Natomiast pamiętajmy, że zdarza się, że niektóre z tych elementów, które podajemy, będą jednak niedoborowe. I w związku z tym prawidłowo opracowana dieta barw powinna zawierać dodatki, czyli te suplementy. W tej chwili, ze względu na rosnącą popularność diety barw, możecie Państwo nawet nabyć takie komercyjnie dostępne dodatki, więc to też dużo ułatwia. Takim dodatkiem bardzo wartościowym jest oczywiście jajo, z tym, że skoro podajemy coś na surowo, to zdecydowanie żółtko, bez białka. Mogą to być zarówno jaja kurze, jak i innych
innego drobiu, również przepiórcze na przykład. Podajemy drożdże, z tym, że drożdże browarnicze zawsze w formie nieaktywnej. Też na pewno Państwo sami często bierzecie taki suplement, więc doskonale wiecie, że po pierwsze jest to źródło witaminy B, a poza tym doskonałe źródło beta-glukanu, czyli poprawa naszej odporności. I źródło mannooligosacharydów, również związane z funkcjonowaniem przewodu pokarmowego. Dodatki innego rodzaju to mogą być algi, mogą być mikroalgi, może być spirulina. Algi są w ogóle cudownym dodatkiem, bardzo bogatym zarówno w białko, jak i kwasy nienasycone. Ale tutaj zwraca się szczególną uwagę na to, że algi są dodatkiem dającym zwierzęciu źródło jodu. I wspomniałam już o kwasach. Tutaj bardzo ważnym dodatkiem funkcjonalnym będą oleje. Z tym, że też ci z Państwa, którzy są szczęśliwymi opiekunami psów, to doskonale wiecie, że mówimy o olejach pochodzenia zwierzęcego. Najlepiej, żeby to były oleje rybie, a nie oleje roślinne, ponieważ psy nie mają tak dobrej konwersji kwasów tłuszczowych z olejów roślinnych. Tutaj głównie oczywiście bilansujemy dodatek kwasów N3, ponieważ podstawa diety nie jest wyraźnie zbilansowana w te kwasy. Przeważnie również w naszej diecie konsumujemy więcej kwasów N6, stąd podaż dobrej jakości oleju rybnego będzie właśnie takim świetnym suplementem kwasów N3, z rodziny N3. Również w zależności od potrzeb możemy podawać na przykład plazmę krwi albo sól himalajską. To wszystko zależy od potrzeb. Tak jak już wspomniałam, dieta barw jest dopasowana do potrzeb zwierzęcia. Niekoniecznie musi to być zwierzę zdrowe. Bardzo wiele osób przechodzi na dietę barw, dlatego że jego zwierzę cierpi z jakichś powodów chorobowych albo nietolerancji, albo na przykład źle funkcjonuje na dietach komercyjnych. I jak najbardziej zwierzęta z jednostkami chorobowymi mogą przejść na dietę barw, z tym, że będzie ona wymagała dużo większej analizy i konsultacji. Zasadniczo polecam, jeżeli Państwo dopiero zaczynacie przygodę z barfem, to jednak skonsultować się z kimś, kto ma większe doświadczenie, kto już na przykład układa dawki pokarmowe, albo skonsultować się z dietetykiem. W tej chwili bardzo wiele, również nawet lecznic weterynaryjnych, ma w swojej ofercie konsultacje z dietetykiem, który pomoże właśnie w opracowaniu prawidłowej diety. Przypominam, że można też samemu spróbować z kalkulatorem. Natomiast tak jak powiedziałam, nie można robić tego na ślepo. Nie wybieramy sobie tylko z tej gamy produktów surowych te, które nam odpowiadają i podajemy psu i już nazywamy to barfem. Tutaj wiedza, doświadczenie i sumienność opiekuna jest podstawą sukcesu. Jak już wspomniałam, będziemy potrzebowali oprócz wiedzy i doświadczenia pewnych sprzętów kuchennych, tak, bo już była mowa o rozdrabnianiu kości, była mowa o blendowaniu czy miksowaniu i waga. Skoro coś musimy dokładnie odmierzyć, to też będziemy potrzebowali wagi. Najczęściej program żywieniowy układa się na tygodnie, bo tak jest łatwiej i zaleca się zmianę rodzajów mięsa, oczywiście dla tego zwierzęcia, dla którego można to zrobić. Stosowanie różnych rodzajów mięs, różnych podrobów od różnych gatunków zwierząt pozwoli na szersze zaoferowanie składników odżywczych i właśnie unikanie tych niedoborów. Odmianą albo rodzajem diety surowej, i to znowu przejdziemy na taki wyższy stopień kontrowersyjności, są systemy żywienia whole prey albo franken prey. Te systemy może są bardziej popularne wśród kociarzy, natomiast osoby, które opiekują się psami, również z nich korzystają. Dlaczego jest to kontrowersyjny temat? Dlatego, że oferujemy w diecie whole prey całe tuszki najlepiej młodych zwierząt z
okrywą włosową, tak, z treścią przewodu pokarmowego, a w wersji Frankenprey sami konstruujemy takiego Frankensteina, czyli budujemy taką tuszkę z różnych elementów pochodzących od różnych zwierząt i mamy dwa płuca, serce, wątrobę i tak dalej, tak? To jest już takie, też wymaga zaangażowania od opiekuna. Jeżeli karmimy Holpreyem, to dobrze by było, żeby ta tuszka była również suplementowana olejem rybnym i witaminą E, plus ewentualnie suplementami. Dlaczego kontrowersyjne? Bo dla niektórych osób to już jest taki bardzo skrajny system. Oczywiście nie podajemy tej tuszki w formie żywej, tak? To nie jest polowanie. Natomiast opiekunowie, którzy karmią Holpreyem, właśnie mówią o tym, że wracają do takich naturalnych zachowań u swojego zwierzęcia i zwierzę sobie z tym radzi. Też nie każde zwierzę po pierwsze zainteresuje się taką ofiarą, w cudzysłowie, i też nie zawsze będzie właśnie możliwe skonsumowanie, więc też można spróbować, ale wcale nie jest to obowiązkiem. Warto wiedzieć, że są takie opcje, ponieważ możecie Państwo też już na rynku spotkać takie tuszki, które są oferowane jako właśnie HolpreyJakie korzyści wynikają z surowej diety? Tak, skoro chcemy przejść na taką dietę, to warto się zawsze zastanowić, co chcemy z niej wynieść. Przede wszystkim oczywiście osoby, które karmią barfem, to albo zakupiły czy dostały szczenie, które już było karmione barfem, więc wraz ze szczenięciem dostają również instrukcję karmienia, albo właśnie przeszły taką przemianę odnośnie systemów karmienia i chciałyby wrócić do takiego naturalnego żywienia, albo ich zwierzę ma jakieś określone potrzeby i dlatego dążą w poszukiwaniach do tego, żeby zoptymalizować tą dietę. Te potrzeby mogą być różnorakie, bo wspomnieliśmy już o zwierzętach chorych, ale to mogą być na przykład problemy z okrywą włosową, to mogą być problemy gastryczne, tak? Takie uporczywe biegunki na przykład. Albo generalnie problem, że zwierzę jest bardzo chude, słabo przyswaja dietę i wtedy zaczynamy poszukiwać, tak? I bardzo wiele osób właśnie szuka wtedy diety innej niż dotychczasowa, szuka pomocy i natrafia na przykład właśnie na dietę surową. Zaletą diety surowej jest to, że podajemy surowce w formie naturalnej, nie poddanej żadnej obróbce termicznej, czyli nie mamy utraty witamin, makro, mikroelementów, nie tracimy wody, co też mówi się o tym, że zwierzę, które konsumuje dietę barf, więcej tej wody do organizmu przyswaja. Są to również dobre surowce, jeśli chodzi o profil aminokwasowy, o czym już mówiliśmy. I nie ma tutaj strat, tak? Nie ma strat związanych właśnie z obróbką, nie mamy środków konserwujących, barwników. To, na co wiele osób zwraca w tej chwili uwagę, nawet jeżeli nie tylko w diecie swojego psa, to bardzo często również w naszej diecie czytamy etykietę, sprawdzamy, co też konsumujemy. Kolejnym pozytywem, który jest podkreślany przez osoby, które przeszły na dietę barf ze swoimi zwierzakami, to jest smakowitość diety barf. Wiele psów odmawia przyjęcia karmy gotowej, zdarza im się mocno wybrzydzać, natomiast pożywienie surowe jest przez nie chętnie zjadane, zwłaszcza, tak jak mówiliśmy, jeżeli będzie zawierało troszkę więcej tłuszczu, jeżeli właśnie są jeszcze te dodatki, które uatrakcyjniają, to ta smakowitość jest podkreślana. Już wspominaliśmy też o tym spersonalizowaniu. Jeżeli korzystamy z porady profesjonalisty, profesjonalnego dietetyka, to może on również dopasować tą dietę do potrzeb czy możliwości opiekuna. Bo nie oszukujmy się, jest to dieta, która wymaga zaangażowania ze strony opiekuna. Skoro, myślę, że możemy sobie już wyobrazić, że skoro podajemy coś surowego, to musimy to surowe w jakiś sposób przechowywać. Nie tylko narzędzia do kuchni Państwo i różnego rodzaju urządzenia potrzebujecie, ale też Wasze zamrażarki, to najlepiej zamrażarki głębokiego mrożenia, czyli minus 18 i poniżej, są przejmowane przez Wasze zwierzaki. Dlatego, że
Sami wiecie, że surowe mięso czy podroby nie mogą być przechowywane zbyt długo w formie chłodzonej. Stąd raz zaangażowanie opiekuna też w przygotowanie posiłku, skoro mamy różne surowce, które musimy skomponować, przygotować, rozdrobnić, to jest też działanie opiekuna. Kolejna sprawa, no to są koszty. Tak, i dlatego, tak jak wspomniałam, można dopasować. To nie jest tylko tak, że jest to dieta bardzo kosztowna i tylko osoby, które stać na duże nakłady finansowe, mogą przejść na barf. Można takie opcje przygotować, szczególnie dla psów małych i średnich, że jest to do wykorzystania również w takim przeciętnym gospodarstwie. Przede wszystkim też mówi się o wpływie diety barf na zdrowie. O to, że u zwierzęcia poprawia się samopoczucie, zwierzę uzyskuje siły witalne, to też szczególnie jest widoczne u zwierząt starszych. Mamy oczywiście ten wpływ na możliwość zredukowania reakcji alergicznych i nietolerancji, na poprawę funkcjonowania przewodu pokarmowego. Mówiliśmy bardzo wiele o aminokwasach i kwasach N3, niezbędnych, nienasyconych. One wpływają doskonale na okrywę włosową, na stan skóry. Więc wszystkie zwierzęta, które cierpiały na jakieś problemy ze skórą, również widoczna jest poprawa. Bardzo wiele osób, które wystawiają swoje psy, czyli psy, które biorą udział w psich wystawach, też chętnie przechodzi na dietę barw, dlatego że wówczas okrywa włosowa się poprawia, jest w dużo lepszej kondycji. Również osoby, które mają psy sportowe, mniej lub bardziej wyczynowe, ale też takie, które mają zwiększoną aktywność, również wskazują, że korzystanie z diety barw poprawia wydolność organizmów i przede wszystkim też poprawia stan umięśnienia. Czyli też te psy, które na przykład powinny swoją sylwetką charakteryzować się dobrym umięśnieniem, dużo lepiej budowana jest ta masa mięśniowa. Również przy prawidłowo skomponowanej diecie barw możemy dużo łatwiej utrzymać prawidłową masę ciała psa. Tutaj też się wskazuje, że na przykład można przeprowadzić odchudzanie zwierzaka właśnie przechodząc na dietę barw. Oprócz skóry opiekunowie mówią o tym, że poprawia się stan jamy ustnej zwierzaka, czyli mamy lepszy oddech, mamy czystsze zęby, ponieważ to surowe jedzenie wymaga od psa dużego wysiłku mechanicznego, tak? Gryzienia, rozdrabniania, żucia, więc jest to mechaniczne oczyszczenie, jest duża ilość śliny wytwarzanej, więc jest lizozym, są inne enzymy wytwarzane i ta jama ustna wygląda dużo lepiej. I również biota przewodu pokarmowego jest wyrównana. Te psy, które cierpią na przykład na przerost bioty, czyli na zespół SIBO, również opiekunowie wskazują, że widzą wyraźną poprawę. Tutaj też do tych suplementów, o których już mówiliśmy, możemy dołączyć pre i prebiotyki oczywiście, bo też jak najbardziej są one na liście tych produktów, które warto w diecie barw stosować. U niektórych osobników też poprawia się zachowanie. Tutaj znowu są takie kontrowersje. Przeciwnicy mówią, o, surowe mięso wzmacnia agresję, bo budujemy tego mięsożercę w naszym pupilu. Natomiast inne osoby mówią, nie, surowe mięso, tryptofan, prekursor serotoniny, zwierzę jest szczęśliwsze. Tak? Także tutaj weźcie zawsze Państwo pod uwagę te wszystkie argumenty i podejdźcie do tego bardzo racjonalnie. Warto porozmawiać z tymi osobami, które faktycznie stosują, które są zadowolone i warto podejść do tego właśnie, tak jak już wspomniałam, ze swojej strony. Jak to Państwo widzą, czy w ogóle jesteście w stanie do takiej diety być przygotowanym i się zaangażować. Przede wszystkim też to jest dieta, która nie powinna być mieszana na zasadzie o, 2 dni barfuję, a później jednak dam komercyjną karmę. O, może w wakacje to pobarfuję, albo właśnie w wakacje niebo wyjeżdżam. Takie nagłe zmiany diety prowadzą właśnie do dysfunkcji przewodu pokarmowego i później bardzo wielu opiekunów obwinia samą dietę za to, co się dzieje ze zwierzakiem, a nie swoje decyzje, tak, które podejmuje. Więc też warto się nad tym zastanowić, czy jesteście Państwo
Państwo w stanie faktycznie wytrwać, albo w jakim celu to robicie. I można oczywiście przejść z diety komercyjnej na dietę barw. Sposobów jest kilka, też warto sobie poczytać. Nie zawsze trzeba te żwacze podawać, bo takim bardzo popularnym skojarzeniem jest, że żwacz. Żwacz jest świetny, bo świetnie pachnie, znaczy dla psa, nie dla opiekuna, więc jest takim atraktantem. Bo wbrew pozorom nie wszystkie psy są bardzo szczęśliwe przechodząc na diety barw, ponieważ one nie umiały wcześniej, nie dostawały takiego pożywienia, nie potrafią go zjeść. Więc też czasami Państwo się zniechęcacie, dlatego że nie ma tego efektu wow, to ja tu się wysiliłem, dałem mnóstwo ciekawych tutaj dodatków, wyczytałem w internecie, co jest fajne, a mój pies mówi nie. Więc też warto oczywiście sprawdzić, co psu smakuje i też ten plan tygodniowy na przykład się sprawdza, dlatego że warto jednak zmieniać, tak, cyklicznie. A i tu nie wspomniałam jeszcze, że skoro podajemy coś, co ma być zbilansowane i co ma dobrze wpływać na nasze zwierzę, konieczne jest sprawdzanie profilaktyczne stanu zdrowia pupila w gabinecie weterynaryjnym okresowo. To zależy też od pupila, bo te psy, które cierpią na jakieś jednostki chorobowe, częściej będą pacjentami. Chodzi o to, że musimy wykonywać badania krwi i badania biochemiczne po to, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś niedoborów albo czy nie ma nadmiaru pewnych składników, które mogą obciążać na przykład nerki. Bardzo dużym błędem jest właśnie takie jednostronne żywienie barfem, w cudzysłowie, czyli na przykład podawanie tylko i wyłącznie chudego mięsa przez długi czas, bo szczególnie u ras, które mają predyspozycję do schorzeń nerek, może to prowadzić do dużego obciążenia fosforem, czyli do problemów z nerkami. Także tutaj, jeżeli się decydujemy na barf, oczywiście generalnie przy jakiejkolwiek diecie, którą serwujemy naszemu pupilowi, badania profilaktyczne zdrowia są bardzo ważne, natomiast tutaj szczególnie, ponieważ bardzo wiele tych zaburzeń równowagi może nie dawać takich objawów natychmiastowych i kiedy Państwo się już zgłosicie z poważnym stanem swojego zwierzęcia, może to być znowu groźne dla jego życia, więc trzeba też się zastanowić nad tym i jakby wejść w taki rytm funkcjonowania i pamiętać, że mimo tego, że bardzo wielu z Was, barfiarzy, jest niekorzystnie nastawionych do lekarzy weterynarii, ponieważ lekarze weterynarii faktycznie albo są sceptyczni, albo nie mają aż takiej dużej wiedzy, to od razu kłaniam się moim studentom, przyszłym lekarzom, praktykom, żebyście Państwo się zainteresowali faktycznie takim tematem, bo na pewno będziecie mieć pytania od swoich pacjentów, od opiekunów swoich pacjentów i warto faktycznie nieść pomoc również w tym zakresie. Skoro dyskusyjna, tak, skoro mówimy o tym, że plusy i minusy, to czy faktycznie są te minusy i czy to jest prawda? Bo też znowu fascynaci barfem mówią, że nie, bo to jest wszystko nieprawda. Pamiętajcie Państwo, że wszystko ma swoje dwie strony. Tak, tak samo jest z barfem. Już wspomnieliśmy tutaj o błędach opiekuna, które ja wymieniłam tutaj na ostatnim miejscu, ale błędy opiekuna no niestety kończą się czasami bardzo źle dla zwierzaka, więc pamiętajmy o tym, że dieta ma być dietą bilansowaną. Natomiast to, o czym często zapominamy, bo faktycznie tych opracowań dotyczących bezpieczeństwa barfu jeszcze zbyt wiele nie było, w ogóle opracowań w języku polskim jest niewiele i Państwo też czasami macie problem z dotarciem do takiego materiału, który jest przystępny, ale polecam faktycznie poszukiwania, bo warto czytać, warto się tutaj przygotować. Tak jak mówiłam, ta dieta się zmienia. Kiedyś ta kość była bardzo, bardzo istotna. Kiedyś był również dodatek nabiału, w tej chwili wielu dietetyków barfujących mówi, że nabiał nie. Więc pamiętajcie Państwo, że nie stosujmy się do tego, co było 10 czy więcej lat wcześniej, tylko idźmy z tym trendem, bo zwiększamy naszą wiedzę w obszarze żywienia. I ta wiedza również jest zwiększana, albo ona już jest, nawet tylko o niej nie pamiętamy właśnie, nie kojarzymy jej z barfem, bezpieczeństwo. I to jest nie tylko bezpieczeństwo waszego pupila, ale też was samych. Kupujecie Państwo surowe mięso, więc nie oszukujmy się, to mięso zawiera drobnoustroje. W związku z tym niech to będzie mięso z tak zwanego legalnego źródła. Od zwierząt, które przeszły badanie przed- i poubojowe.
od zwierząt, które były ubijane w sposób no, humanitarny, dla niektórych osób jest bardzo ważny, ale też w warunkach higienicznych i w których mięso było pozyskane również w warunkach higienicznych. Mówimy o mięsie human grade. I tutaj też myślę, że warto się do tego stosować, bo czasami szukamy takich źródeł troszkę tańszego mięsa, nie wiadomo skąd ono jest i nie warto ryzykować. Też, tak jak wspomniałam, ta zamrażarka jest po to, że zamrożenie głębokie, czyli poniżej minus 18 stopni, praktycznie zahamowuje aktywność większości drobnoustrojów i ich enzymów. W związku z tym zwiększamy bezpieczeństwo. Jeżeli operujecie Państwo na tym surowym mięsie w Waszej kuchni, to pamiętajcie, że możecie przenosić te drobnoustroje z mięsa na blaty, na naczynia, na deski. W związku z tym tutaj zachowanie higieny przygotowania posiłku dla psa jest bardzo ważne. To, że pies ma swoją osobną miskę, serwujemy ten posiłek w konkretnym miejscu, niedojedzony posiłek wyrzucamy, myjemy wszystko, to jest bardzo ważne. Szczególnie jeżeli macie Państwo w domu osoby o obniżonej odporności, albo dzieci, albo osoby starsze, takie, które łatwiej mogą zapaść na różnego rodzaju choroby. Jakie drobnoustroje tutaj mogą być przeniesione? Wszystkie, które Państwo znacie, tak, bo te skandale żywieniowe to są dość popularnie nagłaśniane. Mamy salmonellę, mamy bakterie z grupy coli, mamy listerię, mamy campylobacter, mamy cały szereg innych bakterii, które mogą tutaj być również przeniesione krzyżowo, na przykład przy źle przechowywanym mięsie. W związku z tym ta higiena jest naprawdę bardzo ważna. Niektórzy mówią, o, psi żołądek jest przystosowany, on wszystkie bakterie zabije, nie ma żadnego problemu dla psa. Pamiętajcie, że jest coś takiego jak bezobjawowe siewstwo, salmonelli na przykład. Pamiętajcie, że przygotujecie jajko dla psa, wybijacie to jajko. Tam też na powierzchni skorupki może być salmonella, mięso drobiowe, salmonella campylobacter. O tym się mówi i niestety nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. W związku z tym to postępowanie opiekuna jest bardzo ważne dla swojego zdrowia i dla bezpieczeństwa psa. Mamy też wirusy. Tutaj wspomniałam, że każdy rodzaj mięsa, tak, ale skoro podajemy je na surowo, zastanówmy się nad mięsem wieprzowym i nad dziczyzną, mięsem dzika, dlatego że mamy tak zwaną chorobę Ołyszkiego, nie tak zwaną, czyli chorobę Ołyszkiego, czyli tak zwaną wściekliznę rzekomą. Jest to choroba wirusowa, której obniżenie niskiej temperatury nie zahamuje, tak? Czyli możemy przenieść tą chorobę na swojego psa. Dla ludzi jest niegroźna, natomiast dla psów i kotów może być chorobą śmiertelną. W związku z tym na pewno nie dziczyzna, nie, na pewno nie badana, nie powinna być podawana. Tutaj oczywiście też mamy nie tylko mikroorganizmy, ale mamy też pasożyty. Tak? Każdy z Państwa słyszał o jajach tasiemca, słyszał o toksoplazmie, słyszał o glistach i tak dalej, i tak dalej. Też tutaj zastanówmy się, z jakiego źródła pozyskujemy te narządy wewnętrzne, to mięso i czy faktycznie dajemy naszemu psu coś, co ma wartość. Tak, żeby nie było to działaniem czasami takim trochę nieświadomym, bo chcemy faktycznie te koszta obniżyć. Żeby to było faktycznie mięso wartościowe, a nie jakieś takie okrawki, bo one są akurat dostępne. Wspomnieliśmy też, że nie wszystkie warzywa czy owoce możemy podawać zwierzętom bezpiecznie, dlatego że bardzo wiele z nich zawiera substancje tak zwane antyżywieniowe i mogą być one szkodliwe dla zwierzęcia. To może być awidyna w białku jaja, dlatego wspomniałam, że jeśli jajo to żółtko, surowe, to są substancje, które Państwo na pewno kojarzycie, że winogrona nie są dobrym pożywieniem dla psa. To są substancje z roślin cebulowych. Rośliny kapustne, czyli krzyżowe, też nie są dobrym wyborem, dlatego że mogą dawać nieprzyjemne, że tak powiem, sensacje żołądkowe. I rośliny zawierające duże ilości fosforanów też
trzeba się zastanowić przede wszystkim, czy to źródło, z którego Państwo bierzecie surowe warzywa i owoce, też jest bezpieczne, tak? Czy jest to faktycznie wartościowy produkt. Tutaj też jak najbardziej na warzywach możecie przenieść mikroorganizmy. Te warzywa mogą być nawożone naturalnymi nawozami, więc tam różne rzeczy mogą się znajdować, bądź mogą kumulować w sobie pestycydy czy też dioksyny, więc też świadomość, tak, tego, co robimy. Bardzo wiele owoców i warzyw takich sezonowych jak najbardziej można podawać. Tutaj mamy w owocach i pektyny, i mamy flawonoidy, które bardzo dobrze na zwierzę wpływają. Mamy takie bezpieczne warzywa typu bulwiastych, czy dynia, czy cukinia, czy marchew, czy pietruszka. Warto zawsze, jeżeli macie Państwo wątpliwości, czy dany surowiec można podać w psiej diecie, warto zwrócić się do źródeł. Takie podstawowe informacje będą zawsze podane, czy to warzywo, ten owoc jest dobry, czy też nie. Tak jak wspomniałam, ponieważ psy słabo trawią węglowodany, najlepiej jednak rozdrobnić. Można też na przykład owoce, ponieważ ten dodatek owocowy, jak Państwo widzieliście, w proporcjach jest bardzo mały, można je podawać jako nagrodę. I też barfiarze stosują wytwarzanie własnych przysmaków i też można znaleźć przepisy na takie właśnie bezpieczne smakołyki, które przygotowujemy w postaci nawet zapieczonej z tłuszczem, na przykład gęsim, i wtedy będzie to miało odpowiednią wartość. I przede wszystkim, tak jak wspomniałam, potrzeba bardzo dużej świadomości, bardzo dużego zaangażowania i też takiej pasji, tak? Bo bez tej pasji i bez tej miłości, o której wspominaliśmy już do swojego pupila, na pewno nie będzie to taką przyjemnością i może to się stać pewnym uciążliwym działaniem, tak? Że jesteśmy zmuszeni do tego przygotowania, wybierania i tak dalej. Natomiast jeżeli Państwo podejdziecie do tego właśnie bardzo racjonalnie i odpowiednio się przygotujecie, to na pewno zobaczycie te efekty u swojego zwierzaka i to jest to chyba, na co czekamy, że nasze zwierzę jest szczęśliwsze i że jest zdrowe. I tego życzę Państwa pupilom. Bardzo dziękuję.